O Schumacherze, którego chciał wziąć do zespołu Franz Tost. O Hornerze, który jest bardzo szczery i o Wasserze, który trochę zaklina rzeczywistość. Dziś będzie też o bardzo ważnym transferze do ekipy Saubera. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. I od razu, słuchajcie, przechodzę do rzeczy, bo dziś będzie oczywiście o tym, co się wydarzyło ważnego w ciągu ostatnich kilku dni, to o czym powinniście wiedzieć. Zaczynam od informacji, słuchajcie, dotyczącej tego, co sprawdzano na torze pod Barceloną po weekendzie z Grand Prix Hiszpanii, a sprawdzano nowe opony Pirelli, które miałyby być w użyciu od sezonu 2024 i są to opony, które nie wymagają użycia koców grzewczych, no bo teraz te opony, które w Formule 1 mamy, no to są właśnie dogrzewane w garażu przez koce grzewcze, które są na te opony nakładane i później kierowca sobie wyjeżdża na tor i już te opony w miarę ma rozgrzane. Trochę je musi dogrzać, ale nie tak bardzo. No a pomysł jest taki, to między innymi kwestie ekologiczne o tym zdecydowały, żeby takich koców się zupełnie pozbyć już od przyszłego sezonu. Mercedes i Ferrari w trakcie tych testów jeździły, między innymi sporo kółek za kierownicą Mercedesa przejechał Mick Schumacher, dla którego to był debiut za starami tej konstrukcji. Ponad 600 okrążeń przejechali kierowcy przez te dwa dni. Na razie nie mamy żadnych wniosków, zarówno jeśli chodzi o kierowców, jak i o Pirelli. Pewnie w trakcie kolejnego weekendu będziemy w stanie usłyszeć, jakie są pierwsze wnioski i no właśnie, czy Pirelli dalej będzie w to szło. Bo pomysł jest dosyć odważny. Widzieliśmy, jak to wyglądało w wyścigach długodystansowych. Tam też taki pomysł był i się z niego na razie wycofano. No, jest to dosyć karkołomne zadanie, żeby puszczać kierowców na oponach zupełnie niedogrzanych na tor, ale zobaczymy. Może te opony, które Pirelli przygotowało rzeczywiście na przyszły rok, będą w stanie się tak szybko dogrzać, że nie będzie to powodowało jakichś wielkich problemów. Decyzje zapadną no, pewnie jakoś w okolicach wakacji, bo po Silverstone jeszcze jeden taki test tych opon się odbędzie, no i wtedy poznamy decyzję Pirelli i całej Formuły 1. A teraz przechodzę, słuchajcie, do wypowiedzi paru szefów zespołów. Zaczynamy od Franza Tosta, który powiedział ostatnio w niemieckiej prasie, w Motorsport Total, że w zeszłym roku, jeszcze do Monzy, do wyścigu na Monzy, w którym to tak świetnie spisał się Nyck de Vries, Franz Tost mówi, że nie było pewne, kto będzie naszym kierowcą w sezonie 2023 i co logiczne, mówi Franz Tost, ja myślałem, że tym kierowcą może być Mick Schumacher, bo zdaniem Austriaka Schumacher jest lepszy niż ludzie myślą, na pewno jest lepszy niż to, jaką ma teraz opinię przez świat zewnętrzny. Ralf Schumacher, znaczy wiemy, czym to się ostatecznie skończyło, Mick Schumacher jest kierowcą rezerwowym Mercedesa, a w Alfa Tauri mamy Nycka de Vriesa. Ralf Schumacher, czyli wujek Micka Schumachera, który niekoniecznie mówi dobre rzeczy w kontekście tego, jak się kariera Micka ma rozwijać. Powiedział, że to może z powodów personalnych Alfa Tauri nie chciało wziąć Schumachera, bo Helmut Marko to chyba Schumacherów za bardzo nie lubi. No i Helmut Marko się w tej kwestii też wypowiedział ostatnio. Powiedział, że Alfa Tauri jest po prostu zespołem dla juniorów, a Schumacher takim juniorem nie był po tym, jak spędził 2 lata w Haasie. Nie ma tutaj żadnych personalnych powodów, jeśli chodzi o tę decyzję, że nie chcieliśmy wziąć Schumachera do Alfa Tauri. Franz Tost, szef, jakby nie było, ekipy juniorskiej Red Bulla, czyli ekipy Alfa Tauri, on miał trochę inne zdanie, mimo tego, że Mick Schumacher w tym Haasie jeździł, ale no, mam wrażenie, że Franz Tost i Helmut Marko to też nie są w ostatnim czasie jakoś osoby, które za każdym razem mówią identyczne rzeczy. To też jest już ostatni rok pracy Franza Tosta w Formule 1, w tej roli, w której jest. No ale to w ramach takiej ciekawostki Wam podrzucam, że był całkiem blisko Mick Schumacher rzeczywiście, żeby w ekipie Alfa Tauri się znaleźć. Czy Nyck de Vries to był ostatecznie dobry wybór? Wydawało się przed sezonem, że tak. Na razie jest dosyć średnio, jest znacznie gorszy od Yukiego Tsunody, ale dajemy mu czas. Ja go jeszcze nie będę tak solidnie tutaj rozliczał. Parę miesięcy jeszcze spokoju, moim zdaniem, trzeba mu dać. Franz Tost wypowiadał się w pewnych kwestiach i w pewnych kwestiach, słuchajcie, po Grand Prix Hiszpanii wypowiedział się też Fred Vasseur, który powiedział, to taka ciekawostka, taka śmiesznostka troszkę, słuchajcie. Fred Vasseur powiedział, że jak tylko uporamy się z problemami z regularnością w wyścigu, które teraz mamy, będziemy w stanie powalczyć z Mercedesami na dystansie całego wyścigu. No,
dosyć oczywista jest to sprawa, że jeśli zespół upora się z problemami, to będzie w stanie powalczyć z ekipą, która na razie jest przed nim. Mercedes też może powiedzieć, no jak jeszcze przywieziemy lepsze poprawki, to powalczymy z Red Bullem. McLaren może powiedzieć, no jak tylko uporamy się z problemami z naszym samochodem, to będziemy w czołówce. No, dosyć oczywista sprawa. No ale Fred Vasseur to człowiek, który mam wrażenie, że jeśli chodzi o te jego wypowiedzi medialne, no, mógłby trochę lepiej czasami inaczej te słowa dobierać, bo przypomniałem sobie, słuchajcie, to co było na początku sezonu, kiedy Fred Vasseur mówił po pierwszym wyścigu, że spokojnie, jest wszystko bardzo dobrze w Ferrari, naprawdę nic złego się nie dzieje. I sobie zerknąłem dokładnie, co Franz Tost mówił po pierwszym weekendzie, gdzie Ferrari było szybkie w kwalifikacjach, ale w wyścigu kompletnie nie. No i Franz Tost wtedy powiedział, jestem zupełnie przekonany w 100%, że będziemy w stanie niedługo powalczyć z Red Bullem w tempie wyścigowym, bo nigdy jeszcze nie widziałem samochodu, który byłby szybki w kwalifikacjach i był w stanie walczyć z rywalem w kwalifikacjach, a później nie był w stanie tego robić w wyścigu. No to Fred Vasseur po raz pierwszy teraz w życiu doświadcza takiego samochodu, który czasami jest w stanie powalczyć z Red Bullem w kwalifikacjach, czasami, nadmieniam, a w wyścigu kompletnie nie. Przypomnę, też możecie sobie zerknąć na klasyfikacje generalne. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, no to mają prawie 3 razy mniej punktów od Red Bulla w Ferrari, 52 punkty mniej od Mercedesa. Dla mnie trochę takie zaklinanie rzeczywistości. Mówienie, że my jesteśmy naprawdę blisko, tylko jeszcze z tym się uporamy i już będzie gitara. Ferrari jest po prostu bardzo, bardzo źle i to jest fakt, po prostu. W klasyfikacji kierowców zresztą też nie wygląda to dobrze. 6., 7. miejsce miało być kompletnie inaczej. W zeszłym sezonie przecież też było kompletnie inaczej. Przechodzę teraz, słuchajcie, do szefa ekipy Red Bull Racing, bo Christian Horner wypowiedział się na temat Sergio Pereza. No i to była szczera, trzeba przyznać, wypowiedź. Horner powiedział, że no jeśli sobie spojrzymy na tę różnicę punktową, jaką mamy teraz między Maxem a Perezem, no to myślę, że Checo teraz może czuć dużo mniejszą presję, zrzucił ciężar z pleców, teraz to on już nie ma nic do stracenia. Bo tak mówił w Sky Sports Christian Horner. Myślę, że on po prostu musi się zrelaksować, teraz musi już głęboko po prostu oddychać, może z siebie to powietrze wypuścić i próbować być tak dobrym, jak był w Azerbejdżanie, czy w paru momentach na początku tego sezonu. Po prostu w tym momencie nie ma żadnego kierowcy w stawce, który jest w stanie pokonać Maxa Verstappena w Red Bullu. No i jeśli my, znaczy chyba wy nie mieliście wątpliwości, no już trochę nie wierzymy w to, że, znaczy nie, no ja zupełnie już nie wierzę w to, że Sergio Perez jest w stanie powalczyć z Maxem w tym sezonie, a znowu mi taka myśl, znowu mnie oszukał Sergio Perez, znowu mi taka myśl gdzieś tam w pewnym momencie przeszła, że a nuż widelec może jakimś cudem, no ale nie. I Christian Horner, czyli szef Checo Pereza, też mówi, ta różnica już jest za duża, koniec presji dla Sergio, może sobie po prostu jeździć, dojeżdżać, walczyć, ale z Maxem to już nie. No, trudno się nie zgodzić. I jeszcze, słuchajcie, dwie kwestie. Pierwsza to ten transfer, który zapowiadałem na początku. James Key, czyli człowiek, który wiele lat już w Formule 1 pracuje. Całkiem mocne nazwisko, jeśli chodzi o kwestie inżynieryjne. On do niedawna był najważniejszą postacią, jeśli chodzi o kwestie inżynieryjne w McLarenie, ale go stamtąd zwolniono. Potem też, jak wcześniej z McLarena odszedł Andreas Seidl. Andreas Seidl przeszedł do Saubera, tam został CEO całej grupy Sauber i będzie odpowiadał za połączenie się Saubera z Audi, bo taki zespół będziemy Audi oglądali w Formule 1 od 2026 roku. No i słuchajcie, teraz Andreas Seidl zabiera ze sobą Jamesa Keya właśnie do Saubera. James Key zostanie we wrześniu, dokładnie 1 września zostanie nowym dyrektorem technicznym Saubera. Przejmie tę rolę po Janie Monchot. Jan Monchot odchodzi, teraz ma okres wypowiedzenia. No więc Andreas Seidl bierze człowieka, z którym w ostatnich latach współpracował, z którym rzeczywiście oni przyszli w 2019 roku do McLarena i ten początek był świetny. 2019-4 był McLaren, 2023 klasyfikacji konstruktorów, wow, 2021-4 był McLaren, 2022-5. No, już tam później się zaczęło trochę psuć i teraz jest już mocno to wszystko popsute. No i ostatecznie nie sprawdził się ten układ. James Key w McLarenie ostatecznie nie sprostał chyba wszystkim wyzwaniom, które przed nim stawiano,
ale i on, i Andreas Seidl bardzo mocno jakby zaznaczali to, że McLaren nie ma ani nowego symulatora, ani nowego tunelu aerodynamicznego. Te rzeczy się teraz budują, już całkiem niedługo będą mogły być używane, ale zwracali uwagę, że no my po prostu z tymi narzędziami już dużo więcej zrobić nie możemy, tak mówiąc w dużym skrócie. Więc Andreas Seidl mimo wszystko, mimo tego, że McLaren no w pewnym momencie się zatrzymał w rozwoju, nie uważa Jamesa Kaya za człowieka, który nie jest w stanie dalej robić tej roboty dobrze, więc wziął go teraz do Zaubera. Też słuchajcie, no, bo ktoś zapyta, no dobra, gościa zwolnili z McLarena, ten go teraz bierze, to chyba nie jest dobry znak, ale też nie zapominajcie, że nie jest łatwo od topowego inżyniera, który pracował na wysokich stanowiskach i zarządzał też ludźmi, który ma duże doświadczenie w Formule 1. To nie jest taki hop-siup znaleźć taką osobę. No a tutaj Andreas Seidl, który akurat pokazał się z bardzo dobrej strony w McLarenie i to jest bardzo duża strata dla tej ekipy. Andreas Seidl wierzy w Jamesa Kaya, więc zobaczymy. No, tam infrastrukturę, w sensie w Zauberze, mają gotową, jest symulator, jest tunel aero całkiem przyzwoity, więc narzędzia są. I na koniec słuchajcie, jeszcze taki uspokajająca wiadomość, bo pewnie widzieliście, a część z Was może nie, a to Wam powiem, te obrazki, Nowy Jork zadymiony, bo tam są pożary w Kanadzie i wiatr przywiał taki pył nad Nowy Jork i nie tylko nad Nowy Jork. Generalnie bardzo poważna sytuacja w Kanadzie z pożarami i to między innymi w prowincji Quebec, w której jest Montreal, w którym to będzie za chwilę wyścig Formuły 1, ale Formuła 1 uspokaja, monitoruje sytuację, na ten moment wszystko jest ok i nie ma powodów do obaw. Wszystko wskazuje na to, że ten wyścig się normalnie odbędzie, zgodnie z planem. Mają spaść deszcze niedługo w Kanadzie. Ma też być taki kierunek wiatru, który sprawi, że ten dym, ten pył po prostu pójdzie w inną stronę, więc na ten moment zupełnie nie ma się czym martwić, jeśli chodzi o wyścig. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.